Mieszkańcy Łukowa i okolic od rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie włączają się w różnorodne akcje pomocowe. Zbiórkę darów zorganizowali m.in. strażacy z OSP Łazy. Jest potrzeba serca dla tych ludzi poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. Dlatego po rozmowie w naszym gronie tutaj strażackim i wykorzystanie kontaktów, które mamy za granicą, między innymi jest to też Ochotnicza Straż Pożarna w Kaunic, stworzył się pomysł stworzenia takiej zbiórki charytatywnej. Założenia były na dwa busy. I te dwa busy przerodziły się w trzy ciężarówki, które dostarczyły nam produkty do potrzebujących Ukraińców. No i teraz musimy to jakoś umiejętnie rozdysponować, przekazać. Z dużymi ciężarówkami na Ukrainę wjechać nie można, więc zorganizowaliśmy transport mniejszymi samochodami. Są to samochody dostawcze do 3,5 tony i tymi samochodami będziemy chcieli te rzeczy, które otrzymaliśmy od niemieckich naszych kolegów, przekazać na Ukrainę. Dary, które trafiły do Łazów, zostały zebrane w ciągu kilku dni przez mieszkańców miejscowości Werl z nadrenni północnej Westfalii w Niemczech. Działa tam Ochotnicza Straż Pożarna, z którą współpracują druhowie z Łazów. Ten kontakt jest z jednostką też ochotniczą w Kaunic, jak również z kontrahentem, który współpracuje ze mną osobiście na platformie biznesowej po prostu. I tak to od rozmowy do rozmowy stworzył się taki projekt, który widzicie Państwo, jak on wygląda. Gmina Werl była gotowa zebrać bardzo wiele rzeczy na pomoc dla Ukrainy. Ja byłem, szczęśliwie trafiłem się jako rozwiązanie, że znam tutaj Andrzeja i razem z Andrzejem mogłem tutaj wszystko zorganizować. Mój wielki szacunek dla Polaków, byłem wczoraj na granicy, widziałem Polaków świadczących bardzo wiele pomocy humanitarnej, bardzo duży szacunek dla Was. Przywieźliśmy mnóstwo odżywienia dla dzieci, przywieźliśmy mnóstwo artykułów higienicznych, pampersów. Gmina zebrała też 20 tysięcy euro w gotówce. Za te pieniądze zostały zakupione nowe rzeczy. Te wszystkie nowe rzeczy też znalazły się między innymi na tych trzech ciężarówkach. Bo wir neue Sachen für gekauft sind, die auf diesen drei LKW sind. Und auch was private Leute dann so gebracht haben, wo sie mithelfen wollten. Razem z Wami tutaj chcemy spróbować pomóc ludziom. Nie chcemy, żeby to było tak robione w pośpiechu i szybko. Chcemy, żeby ta pomoc była organizowana długoterminowo, żeby trafiała faktycznie tam, gdzie jest potrzebna. Nie interesuje nas takie szybkie działanie, że przyjeżdżamy, rozładujemy, mówimy cześć i jedziemy. Na miejsce przeładunku przyjechał też wójt Mariusz Osiak. Zebraliśmy się tu pod strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach, która jest koordynatorem pomocy, która przybyła do nas z Niemiec. W tym miejscu bardzo dziękuję panu Andrzejowi, prezesowi straży, który nawiązał ten kontakt. Bardzo dziękuję wszystkim strażakom za to, że zajęli się kwestią segregacji, przeładowania tych materiałów zebranych na mniejsze samochody, którymi trafi ta pomoc wprost na granicę. Oczywiście dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom miejscowości Werl w Niemczech, którzy przyczynili się do tego, że tak dużo tych towarów udało się zgromadzić. Cieszymy się w ogóle, że ta pomoc, która płynie ze strony i tu naszych mieszkańców, i mieszkańców całej Polski, i tak jak widzimy z zagranicy, tutaj konkretnie z Niemiec, jest rzeczą wspaniałą, która niewątpliwie jest potrzebna. Mamy nadzieję, że ta pomoc, która dzisiaj do nas płynie ze wszystkich stron, będzie pomocą, która będzie wystarczająca, czyli konflikt na Ukrainie skończy się jak najszybciej. Ale spodziewamy się, że niestety może być inaczej, dlatego też już w tej chwili apelujemy o to, żeby wszyscy, którzy chcą pomagać, tą pomoc rozłożyli na dłuższy czas. Część darów trafiło do tymczasowego magazynu w podstrefie w Łazach, a część już dziś pojechała bezpośrednio na granicę polsko-ukraińską. Transport zapewnili strażacy z Łazów, którzy koordynując akcję chcą, aby część zebranych rzeczy trafiła do Tomaszowa Lubelskiego, Przemyśla, Baranówki i Lwowa.